Cześć, chcesz sprzedać mieszkanie bądź swój dom? Najpierw dowiedz się, ile musisz podatku zapłacić. Przy mieszkaniu wartym 400 tysięcy złotych, to może być nawet 76 tysięcy złotych podatku samego. Jeśli sprzedajesz dom, mieszkanie, bądź czujny, ponieważ Urząd Skarbowy już na ciebie czeka. Także jest parę sposobów na ominięcie podatku. Opowiem wam, w jaki sposób można to najłatwiej i legalnie zrobić. Pierwsze to zaczekać 5 lat od daty nabycia, a dokładniej 5 lat obrotowych liczonych od 31 grudnia tego roku, kiedy sprzedajemy mieszkanie bądź dom. Jeśli zaczekamy 5 lat, nie mamy podatku prywatnie do zapłacenia. Natomiast jeśli chcemy sprzedać szybciej w taką nieruchomość, niektórzy kombinują w ten sposób, że podpisują akt notarialny umowy przedwstępnej z dużym zadatkiem. Jest to umowa przyrzeczona, w której i tak mamy 3/7, czyli poddanie się egzekucji o wydanie i zapłatę. W związku z tym niektórzy robią w ten sposób, że umowa przedwstępna jest teraz, natomiast umowa finalna jest za 3 lata. W związku z tym oni mają odczekane swoje, załóżmy, 5 lat i w tym przypadku nie muszą zapłacić podatku, a wy już możecie mieszkać. Ma to oczywiście swój minus, taki, że nie możecie wtedy sprzedać takiej nieruchomości na podstawie umowy przedwstępnej. Jeśli wydamy, drugi sposób, to jest tak, że jeśli wydamy w ciągu 2 lat całą kasę otrzymaną ze sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe, ale własne. Wiele osób myli te pojęcie i wydaje takie pieniądze na zakup mieszkania na wynajem. No to niestety, ale Urząd Skarbowy może podciągnąć to, że to nie są już własnościowe cele mieszkaniowe i potraktować wasz zakup nowy jako niepodlegający po prostu uldze. Możemy wydać w ciągu 2 lat pieniądze na zakup mieszkania, domu, działki z prawem do zabudowy dla waszego domu. Można pokryć spłatę kredytu na cele mieszkaniowe, ale innego kredytu. Nie możemy spłacić kredytu mieszkania, które sprzedajemy. Niestety to jest głupie, ale tak jest. Możemy też pokryć koszty remontu na cele mieszkaniowe własne. Musimy wydać 100% pieniędzy, aby nie zapłacić podatku. Natomiast w momencie, kiedy wydamy na przykład połowę, czyli sprzedaliśmy mieszkanie za 400 tysięcy złotych, kupimy za 200 tysięcy złotych mieszkanie inne, to od pozostałych 200 tysięcy złotych musimy zapłacić 19%. Będzie to płatne poprzez, na początku składamy deklarację PIT-39 do końca kwietnia następnego roku obrotowego. I do zapłaty mamy 19% od zysku z nieruchomości. Jeśli zadeklarujemy, że w 2 lata kupimy nieruchomość, bądź wydamy właśnie na cele mieszkaniowe własne, to musimy w ciągu pełnych dwóch lat, liczone od 1 stycznia następnego roku, wydać te pieniądze. Jeśli ich nie wydamy, wtedy po 2 latach będziemy musieli zapłacić podatek wraz z odsetkami i zrobić korektę PIT-u. Aha, uwaga jeszcze na to, w momencie, kiedy otrzymujecie mieszkanie w spadku, dom w spadku, w ten czas nie ma kosztów nabycia i tym samym, jeśli jest na przykład dom warty 1 000 000 złotych w spadku, to musimy zapłacić 190 tysięcy złotych podatku. Dlatego warto pokryć, później za to zakupić kolejną nieruchomość w ciągu 2 lat, bądź poczekać jednak 5 lat na sprzedaż takiego domu. Kiedy liczyć datę, jak liczyć datę sprzedaży? Przy rynku wtórnym jest to data aktu notarialnego, natomiast na rynku pierwotnym, trzeba uważać, jest to akt notarialny plus wpis do księgi wieczystej lub założenie księgi wieczystej. Jeśli mamy sprzedaż na przełomie roku, może się okazać, że niestety, ale te 5 lat będzie trwało 6 lat. Jeśli zrobimy akt notarialny na koniec grudnia, a wpis w księdze wieczystej pojawi się w styczniu. Przy sprzedaży mieszkania jako majątku firmy może pojawić się podatek VAT,
23% lub ZW zwolniony. Jeśli nie ma podatku VAT, wtedy pamiętamy, że kupujący płaci PCC. Jeśli jest VAT, wtedy nie ma PCC. Często może się okazać, że warto zapłacić VAT. Częściowo może być w firmie już rozliczony ten VAT, zamortyzowany, więc bardzo dokładnie trzeba przeanalizować przy sprzedaży w firmie nieruchomości, aby później się nie rozczarować dużym podatkiem do zapłaty. Także polecam Wam unikać w ten sposób podatku, żebyśmy później się nie rozczarowali i nie mieli do zapłaty dziesiątek czy setek tysięcy złotych za podatek. Do zobaczenia następnym razem. Hej!